Gorąco Was witam na naszym drugim śląskim WordUpie. Bardzo się cieszę, że przybyliście. Pierwszą naszą prezentację poprowadzi Bartosz. Opowie nam trochę o ACF-ie, czyli takich cudach, które możemy zrobić na WordPressie. Oddaję głos. Cześć, witam wszystkich. Chciałem się trochę opowiadać tak bardzo krótko o takiej wtyczce, która nazywa się ABS Active Builds. Część z Was pewnie ją zna, część pewnie nie słyszało. Generalnie jest to taka próba uzupełnienia braków, które ma WordPress, jeżeli chodzi o wykorzystanie do takiego pełnoprawnego CMS-a. Bo czasami te wpisy, które mają tylko tytuł i treść, no to jest trochę po prostu za mało i dobrze by było trochę tą strukturę danych rozszerzyć. Zmieniam pilota, będę to musiał klikać. Wtyczka jest dostępna pod tym adresem, który tutaj widzicie. Tam jest też dokumentacja, która zawiera zarówno takie przykłady dla zwykłych użytkowników, jak to w ogóle obsługiwać, do przykładów dla deweloperów, którzy chcieli sobie z tych zdefiniowanych pól korzystać w wtyczkach czy motywach. Zalety tej wtyczki, bo jak się domyślacie, nie jest to jedna tylko wtyczka na rynku, są przede wszystkim takie, że jest to wtyczka rozwijana od lat, tak? Jest ona stabilna, jest ona sprawdzona i chętnie wykorzystywana. Ma dużą liczbę dostępnych typów danych. Ja zaraz ten temat danych krótko powiem. Ja w ogóle będę mówił krótko o tej wtyczce, mam tylko pół godziny. Możliwość tworzenia powiązań, co jest o tyle ciekawą funkcją, że pozwala nam wiązać między sobą wpisy, strony, tudzież wpisy o różnych typach, co jest przydatne, o czym za chwilę powiem. Ma oczywiście walidację tych typów danych i ładnie się integruje z panelem administracyjnym. Oznacza to tyle, że nasz klient, tudzież my sami, nie będą nasi klienci przerażeni jakimś nowym, nieznanym, kompletnie wyglądem interfejsów. Wtyczka jest dostępna w dwóch wersjach. Do niedawna była tylko wersja 4, która była darmowa, wciąż jest darmowa, dostępna w repozytorium oficjalnym. I jej funkcje mogą być rozszerzone przez płatne dodatki. Tych dodatków jest kilka, tak krótko o nich za chwilę powiem. Natomiast nie są one absolutnie wymagane do tego, żeby korzystać z tej wtyczki. One są takimi dodatkami, które mogą się przydać, ale wcale używać ich nie musimy. Natomiast kilka miesięcy temu została wydana wersja 5, nazwana wersją Pro, która jest płatna, która zawiera wszystkie dodatki, o których mówiłem wcześniej w kontekście wersji 4. One są wybudowane, nie ma niczego, co trzeba było dokupić. I mówiąc szczerze, wtyczka ta jest stosunkowo tania, bo ona w najdroższej wersji, czyli wersji bez żadnych limitów, z żadnymi aktualizacjami, kosztuje 100 dolarów australijskich, to jest mniej więcej 80 dolarów amerykańskich, to jest mniej więcej trochę złotych. To są te dodatki wybrane, trzy akurat, tak mi się pierwsze lepsze wzięły z brzegu. Jednocześnie są najbardziej popularne, bo to są pole powtarzalne, takie możliwe tłumaczenie z litera. Jest to bardzo, bardzo, bardzo przydatne pole, które często, z którego osobiście często korzystam i które pozwala na w jednym miejscu dodanie kilku nieznanej właściwie liczby wpisów. Można na przykład sobie, nie wiem, zawodników do drużyny dodawać, nie znając ich liczby z góry. Galeria pozwala na tworzenie galerii. Ja do końca nie wiem, po co używać tego pola, tego rozszerzenia, skoro mamy galerię WordPressową, no ale kto co. Po zainstalowaniu tej wtyczki mamy takie menu, w którym istotne dla nas są tak naprawdę opcja własne pola, gdzie możemy robić takie jak grupy pól. Grupy pól to jest generalnie podstawa działania tej wtyczki. Jest to tak naprawdę taki dodatkowy panel, który pojawia się na ekranie edycji wpisów. Także pan może zawierać taki dodatkowy pól wiele i może być podpięta do wybranych
typów wpisów, do wybranych kategorii, do wybranych tagów, do stron, do wszystkiego, co sobie tego wymyślimy. W takim oknie, przepraszam bardzo, w takiej sekcji tego definiowania tej grupy sobie ustalamy, gdzie nam się taka grupa będzie pojawiać i no, oczywiście w związku z tym, do jakiego rodzaju wpisów i w jakich żywych warunkach będziemy mogli sobie te ekstra pola dołożyć. Warunki są też dość rozbudowane, to możemy wybrać poza typem wpisu dostępność tych naszych dodatkowych pól tylko dla wybranej roli użytkownika, czyli na przykład tylko dla administratora, tak, tylko dla redaktora. Możemy wybrać, możemy zdefiniować dodatkowe pola tylko dla jakiejś kategorii. To bardzo fajnie jest zrobione, ponieważ pola nam się dynamicznie pojawiają tylko w momencie, kiedy te kategorie daną na ekranie edycji wybierzemy. To samo ze stronami. Różne typy strony, różne, co ciekawe, szablony strony. Czyli jeżeli sobie stworzymy własne szablony, dodatkowe pola będą dostępne, mogą być dostępne tylko dla wybranego szablonu. I tutaj tak krótko o tym, jak takie pole się definiuje. To jest praktycznie cała taka standardowa część ekranu rejestru pola. Dodatkowe pole ma etykietę, czyli nazwę, która nam się pojawi koło miejsca, gdzie możemy jakąś tam wartość wprowadzić. Nazwa, która się domyślnie generuje automatycznie, natomiast tu jest akurat zmieniona. Ona identyfikuje to pole w kodzie, czyli musimy ją znać, żeby takie pole sobie ręcznie potem wyciągnąć, wyświetlić, czy coś tam z nim zrobić. Tutaj akurat posłużyłem się takim przykładem jak data ważności. Jest taki dość prosty, ale jednocześnie zrozumiały w miarę, myślę. Chodzi o to, jak do jakiej daty będzie ważny nasz wpis, czyli po jakiej dacie on tu zniknie. Takim przykładem się postanowiłem posłużyć, dlatego też rodzaj pola to jest wybór daty. Czyli pole, które sobie zdefiniujemy i które potem się pojawi na ekranie edycji, będzie tak naprawdę polem, w którym będziemy mogli wpisać lub wybrać z takiego małego kalendarza datę. Na końcu, czy to pole będzie wymagane, czy nie. Czyli czy może pozostać puste. Tak krótko przelecę po liście tych dostępnych typów pól, bo jest sporo. Tak jak powiedziałem wcześniej, każdy z tych pól ma walidację, czyli na przykład do pola typu numer, mając tam numer trzeci od góry, nie piszemy tekstu, bo po prostu nie da się tego zrobić. Poza takimi standardowymi typu właśnie tekst, obszar tekstowy, czyli tak naprawdę treści, które znamy dobrze z WordPressa, czy edytor wizualny, możemy tam wstawić obrazek, który do pola jest integrowany z naszą biblioteką mediów, czyli działa tak samo jak dodawanie obrazków do opisów. Przyciski wyboru, tak też nieszczęśliwie już tłumaczone, to będzie listę wyboru, checkboxy, regulatory i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wspominałem wcześniej o relacjach. Tam jest taka cała sekcja relational, gdzie mamy na przykład relacje pomiędzy wpisami. To już, tak jak powiedziałem, jest dość wygodne w pewnych sytuacjach. Możemy w ten sposób na przykład zastąpić typem wpisu taksonomię. To w pewnych przypadkach może być wygodniejsze, na przykład gdy potrzebujemy kolejnego typu, który nam da możliwość do oddania sobie dodatkowych pól. Ja generalnie polecam takie przeklikanie przez te typy, bo trudno tutaj mi mówić chociażby wkrótce każdy z nich. Każdy z nich ma inne opcje, czyli niektórych możemy na przykład zawęzić liczbę możliwych do wyboru opcji. Możemy wprowadzić przy dropdownach, checkboxach, dobotonach własne opcje wyboru. Możemy określić, czy użytkownik może wybrać więcej niż jedną, czy też nie. Do całej grupy, do całego tego ekranu pól dochodzi jeszcze taki coś jak conditional logic. Na czym to polega? Polega to na tym, że możemy uzależnić wyświetlenie
na ekranie dysk wyznaczam danego pola od wartości innego pola. Czyli na przykład możemy dać sobie, jak zaraz zobaczycie na moim skromnym przykładzie, wybór użytkownikowy, czy wpis ma wygasać. Jeżeli użytkownik wybierze opcję tak, dopiero wtedy pojawi mu się pole do wpisania wyboru daty, kiedy ten wpis ma wygasnąć. Do tych warunków można sobie stworzyć wiele, można je łączyć z sobą i generalnie ma to dość spore możliwości. Na koniec cała grupa może być umieszczona w odpowiedniej kolejności. Mamy pole numer w kolejności, które określa pozycję tej naszej grupy wobec innych grup. Pozycja określa, czy nasza grupa, pool, pojawi się w edytorze treści, czy pojawi się nad edytorem treści, czy też pojawi się w tym takim sidebarze, gdzie są boksy na przykład do wyboru kategorii czy tak. Dodatkowo, to jest taki właściwie totalny dodatek niezwiązany z tymi polami, możemy na ekranie, na którym ta grupa się pojawi, wyłączyć pewne elementy. Na przykład możemy nie pozwolić użytkownikowi na pisanie treści, wyłączając edytor treści. Możemy usunąć mu recenzje, komentarze i ta lista jest dłuższa, ona jest po prostu obcięta. Natomiast praktycznie każdy element, który na stronie edycji wpisu strony się znajduje, możemy w ten sposób ukryć. To wszystko ma generalnie na celu uprzyjemnienie korzystania z tego edytora wpisów czy tam stron osobom, które po prostu nie chcą się zagłębiać w techniczne aspekty działania WordPressa i którym chcemy dać jak najprostszą możliwą edycję czy stron, czy wpisów. I tak wygląda przykładowy właśnie box, przykładowa grupa pool, którą tam sobie wcześniej stworzyłem. Tu jest ta opcja, o której wspominałem, czyli wpis ma wygasać. Jeżeli bierzemy tak, pojawi się pole daty ważności. Jeżeli bierzemy nie, to pole będzie ukryte. I teraz, tak jak opisywałem w opisie tej prezentacji, możemy te pola wyświetlać kompletnie bez modyfikowania kodu, czy motywu, czy wtyczki. Do tego jest specjalny shortcut ACF, w którym w parametrze field, jak to widać, wpisujemy nazwę pola. To jest ta nazwa, o której wcześniej mówiłem, która jest automatycznie generowana, ale którą możemy sobie zmienić i ustawić według własnego widzimisię. Tutaj jest nam potrzebny. Do tego shortcuta jeszcze dodatkowo można dorzucić parametr postID, który pozwala nam, niezależnie od tego, gdzie umieścimy ten shortcut, wyciągnąć takie pole powiązane z konkretnym interesującym nas wpisem. Jeżeli ten parametr pominiemy, to oczywiście to pole będzie wyciągane i wyświetlane dla tego wpisu, w którym to umieściliśmy. Jeżeli mamy ochotę, chęć i potrzebę pogrzebania trochę w godzie, możemy to w bardzo prosty sposób zrobić, na przykład dodając wyświetlanie tego naszego pola o dacie z datą wygaśnięcia na końcu każdego wpisu. To jest taki przykładowy, prosty kod, który dla wpisów na końcu treści doda tekst wpis, wygaśnie i datę, którą tam prowadziliśmy. Oczywiście sprawdzenie, czy ta data w ogóle istnieje, bo mogliśmy jej nie prowadzić i wtedy po prostu ten komunikat byłby taki dziwaczny. Możemy też we własnym motywie takie pole sobie wyświetlić. Tak samo potrzebujemy nazwy tego pola oczywiście. Nie możemy użyć funkcji defield, która zgodnie z konwencją przyjętą w WordPressie różni się od funkcji tutaj widocznej getField, tym, że funkcja getField zwraca wartość tego pola, czyli możemy ją sobie do zmiennej przypisać na przykład, a funkcja defield od razu je wyświetla. Czyli podobnie jak tam, po wyświetleniu treści pomocowy content wyświetlamy sobie datę wygaśnięcia wpisu. No i na koniec coś, co właściwie jest przy okazji, czyli jak użyć takiego pola, które sobie stworzyliśmy, w tym przypadku wciąż tej daty wygaśnięcia, do odfiltrowania tych wpisów, no bo samo wyświetlenie daty wygaśnięcia jeszcze nam niczego nie zawsze. Więc ten krótki i mało skomplikowany kod dodaje do zapytania, które jest odpowiedzialne za wybranie z bazy wpisów, które mają się pojawić.
złotych, której data ważności jest większa niż data dzisiejsza i datę lub data ważności nie istnieje. To jest na wypadek tego, gdybyśmy sobie nie wpisali żadnej daty w takim polu dodatkowym, a jednocześnie chcieli, żeby takie wpisy bez daty były wyświetlane. I tak to po prostu wygląda. Miałem trochę mało czasu, żeby bardziej szczegółowo to omówić, ale naprawdę polecam Wam zapoznanie się z polityczką, bo oferuje bardzo duże możliwości i praktycznie zastosowanie jest, bym powiedział, nieograniczone. Można sobie dowolnie machać tymi zapytaniami dodatkowymi, takimi jak tutaj. Przykładów więcej jest dokumentacji na stronie oficjalnej. I generalnie naprawdę polecam, bo rozwiązuje to wiele problemów, a na pewno wiele ułatwia i pozwala zaoszczędzić wiele czasu. To pokrótce tyle. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli są jakieś pytania, to chętnie postaram się odpowiedzieć. Ja się zastanawiam, do jakiego najdziwniejszego zastosowania używałeś? Robiłem dosłownie parę miesięcy temu serwis, który pozwala na typowanie wyników meczy tenisowych. Użyłem CF-a do budowania całego drzewka. Takie, na pewno widziałeś kiedyś obstawianie wyników w turnieju, gdzie jest drzewko z tymi tam zawężającymi się wyborami, to użyłem tego do zbudowania tego pierwszego poziomu drzewka turniejowego. Turniej jest wpisem o typie turniej, tak? I do niego są podpięci zawodnicy, którzy są zrobieni ACF-a. I przyznam, że to działa całkiem sprytnie i klient był bardzo zadowolony, mu się to bardzo podobało. A ja jednocześnie się nie robiłem. Jeżeli nie ma więcej pytań, to ja bardzo dziękuję.